Witajcie na naszym kanale, gdzie dzisiaj odkrywamy mroczne zakamarki prawa i sprawiedliwości z naszym nowym filmem, Alfabet najważniejszych polskich świadków koronnych. Zastanawialiście się kiedyś, kto może znaleźć się w roli świadka koronnego i jakie tajemnice skrywa ten proces? Od praktyk FBI, przez zawiłości procesu przyznawania tego statusu, po niejednoznaczną naturę osób decydujących się na współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Subscribe. Mecenas Maciej Morawiec mówi. Niektórzy świadkowie, mam tu na myśli szczególnie małych świadków koronnych, rozwijają się w miarę składania zeznań. Na przykład Adrian M. Stargówka, praski dealer, który pomówił drobnych handlarzy o sprzedaż tony narkotyków. Sam zrobił z siebie istnego eskobara, a z zeznania na zeznanie pozostałym pomówionym dorzuca kolejne kilogramy jakoby sprzedawanych przez nich prochów. Sam Adrian czeka na proces w sprawie śmiertelnego potrącenia dziewczynki na pasach. Z kolei Broda, tym razem świadek koronny, przedstawiał się jako gangster numer jeden w Pruszkowie. A to zwykły pajac ze stadionu dziesięciolecia, gdzie zaczynał swoje biznesy, który zniszczył życie komisarzowi Sławkowi Opali. Kolejny świadek koronny Janusz Czy, stopa, który pogrążył Wołomin. Wykonał woltę stulecia, nagrał kasetę i wysłał ją do redakcji, w której pracował Rafał Pasztelański. W nagraniu odwołał wszystkie wcześniejsze zeznania, twierdząc, że został do nich przymuszony przez policję. A potem w sądzie tłumaczył, że do nagrania kasety został namówiony przez swojego kompana Jacka K. Klepaka. Świat przestępczy nie ma litości dla koronnych czy sześćdziesiątek. Punktuje ich zeznania, dowodząc, że są niewiarygodne i mają na celu pomawianie na potęgę. Nierzadko sześćdziesiątki nie przebywające za kratami, jak wspomniany przez morawca Adrian M., popełniają przestępstwa. A pomówieni przestępcy żywo reagują na sali sądowej na zeznania koronnych, małych i dużych, którzy nie pozostają im dłużni. W trakcie procesu jednej z podgrup Pruszkowskich niejaki Jacek W. sześćdziesiątka, wygłosił wręcz ostrzeżenie pod adresem niedawnych kompanów, nieustannie buczących w trakcie jego zeznań, rzucę taką myśl, że ciężko mnie z równowagi wyprowadzić, a takie zachowanie oskarżonych spowoduje, że będę sięgać do najgłębszych pokładów swojej pamięci i sobie przypomnę, z tym, że będzie to dłużej trwało. Masa roszczeń. Udało mi się dotrzeć do opiekuna masy, który zna go od podszewki. Opowiada, że masa jest rubaszny, lubi żartować, zawsze celnie podsumowuje rzeczywistość, ma ciętą ripostę. Jest interesującym rozmówcą i jednocześnie trudnym klientem. Często się zrywał ochronie, zdarzało się, że wchodził w niejasne relacje z policjantami. Dwa lata temu został aresztowany i z nowymi zarzutami trafił do aresztu, z którego wyszedł w czerwcu 2020 roku. Sam zaczął sobie życie organizować. Mówi jego opiekun, funkcjonariusz z Zośki. Kiedy odbijaliśmy go w kole, mieliśmy z nim problem. Całą niedzielę pisałem protokół na ten temat. Na stacji benzynowej w Markach kupiłem gazetę i widzę nagłówek Świadek Koronny zdradzony przez policjantów. Mój szef powiedział tylko, nie wiem co tam masz w tych dokumentach, ale nie mogę wam zagwarantować, że wyjdziecie z tego bez zarzutów. Odkręcanie i wyjaśnianie sytuacji nie było ani miłe, ani proste. Co się działo z masą i jak się stosował do wytycznych ochraniających go policjantów, wiedzą tylko oni. Sam masa lansował się na najważniejszego świadka koronnego w kraju. Ochranianego niemal non-stop. O konkretach dotyczących jego ochrony i o pomocy finansowej, którą wówczas otrzymał, szczegółowo mówić nie mogę. Miał zagwarantowany wyższy poziom życia niż inni. Był jednym z pierwszych koronnych i wtedy wszyscy, łącznie z prokuratorami, byli trochę zachłyśnięci tą instytucją. Otrzymał to, co sobie wywalczył. Wszystkie biznesy po pruszkowie masa finansował sam z zaoszczędzonych pieniędzy. Mówi jego opiekun. Przypomnijmy, świadkiem koronnym może zostać gangster, który nie popełnił morderstwa oraz nie stał na czele zorganizowanej grupy przestępczej. Zgodnie z tą regułą korony nie włożyłby lider pruszkowa Andrzej Z. Słowik. Chyba, że uznano by go za szeregowego gangstera. Podobno zanim wytypowano masę, przymierzano się do zachęcenia Słowika do współpracy z prokuraturą, tak twierdzi jeden z moich rozmówców. Jednak historia Pruszkowa musiałaby zostać napisana inaczej, z innymi bohaterami w roli głównej. To sugestia wprost, że masa mówił tylko to, co mu przedstawiono jako wersję, która od momentu jego zeznań miała obowiązywać. Wszystko, by wyłapać jak najwięcej pruszkowskich gangsterów. Słowik był zbyt sztywny, niepodatny na współpracę, nie nadawał się na kandydata do korony. Mówi pytany o tę hipotezę Rafał Pasztelański. Pomysł, żeby wprowadzić instytucję świadka koronnego, był dobry. Musieli mieć tylko jakąś medialną postać, a niewątpliwie najbardziej medialny, znany i z pierwszej półki był właśnie masa. Tyle, że trafili na faceta bez jaj, on faktycznie tych jaj nigdy nie miał. Bardzo łatwo być koronnym, kiedy prokurator ci dyktuje, co i jak masz mówić. Opowiada osoba z ówczesnego otoczenia masy były gangster. Ludzie, którzy prowadzili program masy, co jakiś czas się wymieniali, bo na dłuższą metę trudno było z nim wytrzymać, jak twierdzi jeden z opiekunów. Niemniej sam masa w jednej z książek tak pisze o swojej ochronie, policjantów, którzy mnie ochraniali jako świadka koronnego, oceniam jak najlepiej. Świetni fachowcy, świetni ludzie. Gdyby taka była cała policja, zapewniam cię, że ten kraj wyglądałby inaczej. Policjanci wspominają go także nie bez sympatii, ale co im krwi napsuł, to jego. Mieliśmy kiedyś ostry konflikt i masa się postawił, powiedział, że pojedzie do sądu sam z własną ekipą, pruszkowską. Śmigał popłacił chłopakom z AT, żeby z nim jeździli. Nie wiedzieliśmy wtedy, gdzie jest. Mówi jego ówczesny opiekun, Jarosław Sokołowski, określa się mianem celebryty. Wystarczy wejść na któryś z jego profili na Facebooku, by zobaczyć, kto chciał się ogrzać w świetle tej pruszkowskiej gwiazdy funkcjonariusz Zośki opowiada. Kiedy Masa zaczął się pojawiać w mediach, robił to za naszymi plecami. Na początku miał pełną ochronę, był czas, kiedy mieszkaliśmy z nim. Pełną ochronę Sokołowski miał do 2005 roku. Doraźnie także wtedy, gdy ktoś z Pruszkowskich wychodził z więzienia. Jechaliśmy wtedy na wczasy i udawaliśmy grupę znajomych. Można sobie wyobrazić, jak karkołomne było to zadanie. Masa to samiec alfa, dba o swój wizerunek. Pozwalał sobie na spotkania z dawnymi kompanami, picie z nimi wódki. Był nie do upilnowania. Zwłaszcza kiedy nie miał już przypisanej pełnej ochrony. Budował wokół siebie otoczkę człowieka chronionego 24 godziny na dobę, ale tak nie było. Zjawiał się w jakimś miejscu, przedstawiał się z imienia, dodając, że jest spruszkowa. Nie było na niego silnych potrafi wypić i zjeść za czterech, i to na jednym posiedzeniu. Całe jego życie toczy się pomiędzy chemią na spalanie tłuszczu, jedzeniem i pobytem w toalecie. Do tego dziewczyny. Zdarzały się dyżury pod hasłem kto dziś pije z Jarkiem. Oficjalnie picie ze świadkiem koronnym jest niedopuszczalne, ale jeśli jesteśmy z dala od zagrożenia, na wyjeździe, to ja nie widzę w tym problemu. Prawdę mówiąc, podejrzewam, że często dochodzi do takich wspólnych butelek. Poza tym Jarek jest całkiem dowcipny, można go bić. Konkluduje. Takie wspomnienia dotyczące współpracy z masą muszą budzić zdumienie. Z jednej strony, jako jeden z pierwszych koronnych, wywalczył sobie warunki, o których następni świadkowie mogli tylko marzyć. Z drugiej, swoim zachowaniem mocno nadwerężał zaufanie policjantów, czynił ich pracę nieznośną. Co jakiś czas musiał o sobie przypomnieć. Tu wywiadzik do Super Ekspresu, tam podrzucił ciekawą informację. Mówi z przekąsem funkcjonariusz. Masa zeznawał w ogromnej liczbie spraw, a z czasem, co ciekawe, zaczął mówić o rzeczach bieżących. Skąd miał taką wiedzę? Był w kontakcie ze światem Pruszkowskim. To pokrywa mnie z późniejszymi zeznaniami Romana Olszewskiego, Sproketa, który utrzymuje, że pracował dla Masy po 2000 roku, kiedy poszedł on na współpracę z prokuraturą i przystąpił do programu. Faktycznie Masa nie obciążył go swoimi zeznaniami. Sproket Broda Rafał Pasztelański tak ocenia samego Sproketa. Muszę przyznać, że jest bardzo konsekwentny w tym, co robił. Kłócił się z Zośką, twierdził... Że działa na zlecenie masy i kryje jego przestępstwa. A przecież mógł to odpuścić, zostawić. Tymczasem on zrezygnował ze świadka koronnego. Może przelicytował? Mimo utraty statusu, nadal zeznawał to samo. Zrobił swoje, odsiedział od deski do deski. Konsekwentnie bronił swojego stanowiska. Policja twierdzi, że przesadzał. W moim odczuciu ta konsekwencja, upór. Dają podstawy do tego, żeby mu wierzyć. Z drugiej strony nie zapominajmy, że prawie każdy przestępca narzeka na policję i na wymuszanie wyjaśnień czy zeznań. Roman Olszewski, z Proket, zatrzymany w 2007 roku, został w 2009 skazany prawomocnie na 8 lat. Status Świadka Koronnego otrzymał w 2012 roku w tej samej prokuraturze, która parę lat wcześniej przyznała go Jarosławowi Sokołowskiemu. Olszewski konsekwentnie utrzymywał, że o przestępstwach, których dokonywał na zlecenie masy, wiedzieli funkcjonariusze Zośki. I na nie przyzwalali. Policjanci mieli naciskać na sproketa, żeby zmienił zeznania i nie opowiadał w prokuraturze na temat współpracy masy z ochraniającymi go funkcjonariuszami. Olszewski wnosił o zmianę składu ludzi z Zośki którzy przyjeżdżali po niego do więzienia i przewozili do sądu na zeznania, został przecież koroną już po usłyszeniu wyroku, to jeden z niewielu świadków siedzących w zakładzie karnym. Odmówiono mu zmiany ochroniarzy, jak twierdzi, nie objęto także ochroną jego rodziny, o co miał również prosić. Wobec czego Sprocket odmówił składania dalszych zeznań przed sądem. Przez cały rok 2013 moja rodzina była zupełnie pozbawiona ochrony. Więc w lutym następnego roku przestałem w ogóle zeznawać. Opowiada mi po wyjściu z więzienia Sproket. Sytuacja Olszewskiego była nie do pozazdroszczenia. Mówi się, że to jedyna taka sprawa w Polsce, a niewykluczone, że i w Europie. Pełnomocnikiem sproketa został wówczas dr Kazimierz J. Pawelec, adwokat, który 12 lat pracował w warszawskiej prokuraturze. Uważa, że to w jaki sposób zdjęto koronę Romanowi Olszewskiemu, jest oburzające. Wytyka też luki prawne w całej instytucji świadka koronnego. Pytam więc. Był pan obrońcą sproketa, czyli świadka koronnego, któremu odebrano status. Czy spotkał się pan kiedykolwiek z podobnym przypadkiem? Kazimierz Pawelec. Pozbawiono go statusu w oparciu o ustawę o świadku koronnym. Cytuję z pamięci. Świadek koronny ma obowiązek powtórzyć przed sądem swoje poprzednie relacje w formie zeznań, a za odmowę zeznań traci status. Przepis jest jednoznaczny, ale czy słuszny? Nie wzięto pod uwagę sytuacji szczególnej, stanu wyższej konieczności. Nie mogliśmy się dowiedzieć, kto ochraniał masę, a kto konkretnie został przydzielony do ochrony Sproketa. on twierdził, że to te same osoby. Sprocket opowiedział też o przestępstwach masy, które popełniał ze swoimi opiekunami. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, bo kto konkretnie ochraniał masę i sproketa, objęte jest tajemnicą. Sytuacja rodem z procesu Kawki. A jeśli do tego masa ma dziś zarzuty, o których wspominał sproket w swoich wyjaśnieniach, to sprawa staje się kuriozalna i zapętlona. W związku z odebraniem mu statusu została złożona skarga do trybunału w Strasburgu. Została przyjęta, na razie czekamy. Prokuratura chciała być pośrednikiem w załagodzeniu tego konfliktu, ale nie udało się. Jakie pozostają mu w tej sytuacji środki prawne? Zostaje mu droga cywilna. Czy to zagrożenie jego życia było realne? Pamiętajmy, że Sprocket, mając możliwość zwolnienia warunkowego, nie chciał wyjść. To o czymś świadczy. Rzecz jest zadziwiająca. Jeśli wypływa informacja, że określone osoby, w tym świadek koronny Masa i jego ochroniarze, uczestniczyły w nielegalnych przedsięwzięciach, a organy ścigania twierdzą, że jest to bezwzględna tajemnica, mamy sytuację patową. Innym świadkiem koronnym, który pojawił się w ostatnim czasie w mediach za sprawą Zbigniewa Stonogi, jest świadek koronny chętnie dzielący się rewelacjami na temat Patrycji Koteckiej, żony Zbigniewa Ziobry. Jest nim Piotr Kapuściński, pseudonim Broda, Rusek, Kapusta, Gerard, sporo miał tych ksyw. Wywodzi się ze stadionu dziesięciolecia, gdzie handlował czym się dało. Tam wszedł w kontakty z gangsterami ze wschodu. A byli wśród nich Czeczeńcy, Ormianie, grupy przestępcze słynące z nieustępliwości i brutalności. Do dziś niewyjaśniona jest śmierć Piotra Głowali, na którego wyrok miał wydać Janusz G. pseudonim Graf, wykonawcami zaś mieli być Czeczeńcy. Nie bez kazej mówili na kapuścińskiego rusek, bo i świetnie mówił w języku naszego sąsiada i za ruska się często podawał. W tym miejscu przytoczę uwagę Brody na temat sproketa. Pozwolił sobie nawet na drobny komplement wobec kolegi po fachu. Ma kilka dobrych i kilka złych cech, ale to mądry facet. Chciał się dzielić wiedzą częściową. Niby posadził w piertlu Monikę Besłowikową, którą sproket kreował w zeznaniach na kontynuatorkę dzieła jej męża Andrzeja Z. Słowika. Ale tylko na chwilę. Sproket rzeczywiście chwytał się brzytwy w tonącej łódeczce. Konkluduje broda. Kapuściński to zresztą bardzo ciekawy przypadek wśród świadków. Jego opiekun wspomina, że kiedy wiózł go na czynności, broda uczył się z książki Sylwestra Latkowskiego zabić papałę zeznań, które za chwilę miał składać przed prokuratorem. Jego pasją były kobiety. Jedna z nich przepisała na niego cały swój majątek. Przyjeżdżała na rozprawy i mówiła, że wciąż go kocha. Ma z nim zresztą dziecko. Tego fenomenu nie mogę zrozumieć. Zamyśla się oficer, który znał Brodę z okresu, kiedy był chroniony. Zawsze otaczały go kobiety, a on je zręcznie bajerował. Urodzony w 62, facet o sporych gabarytach, wzrost 190, jeździł z dezelowanym Polonezem z podrasowanym silnikiem turbo. Śmieje się mecenas Maciej Morawiec. Co te kobiety w nim widziały, trudno teraz ocenić. Z zachowanych SMS-ów, dołączonych w formie wydruków do akt sprawy Pruszkowskiej, w której Broda występuje jako jeden z głównych świadków, widać jednak, że miał na nie metodę. Piotrze, czy ty się na mnie gniewasz? Nie odzywasz się. Napisz, prosiła zakochana kobieta. Inna nalegała: Napisz szczerze, konkretnie, masz kobietę? Komisarz Sławomir opala, także przez brodę oskarżony, w swoich zeznaniach wprost nazwał go erotomanem. Sam Broda opowiadał prokuratorowi Skrzyneckiemu z udawaną szczerością Nigdy nie sądziłem, że zostanę bandytą. I upatrywał przyczyn swojej niespodziewanej gangsterskiej kariery między innymi w tym, że ze szkołą problemów nie miał, ale po prostu zwyczajnie go nudziła. Kiedy tworzyła się grupa Pruszkowska, zaliczał właśnie odsiadkę. Miał ich zresztą sporo na koncie, ale zawsze znakomicie sobie z nimi radził. Na przykład dogadywał się z dozorem więziennym i wychodził na przepustki. Zdarzało się też, że odsiadujący wyroki urządzali sobie na terenie zakładu karnego grilla albo organizowali imprezy i mieli wychodne w dowolnych porach. Piotr Kapuściński podawał zupełnie inny niż masa skład osobowy bosów grupy Pruszkowskiej. Ich zeznania wykluczają się zatem. Oprócz znanych z wersji Sokołowskiego braci D, wańki i malizny, wymieniał jednym tchem Tadeusza w Suchego, Marcinaw Diabła, Jarosława S, boksera, Alberta O, brata, Sławomira J, Bombla. Według brody Suchy należał do trzonu grupy Pruszkowskiej od samego początku i był jej naczelnym logistykiem. Podejmował zasadnicze decyzje w sprawie planowanych przestępstw. Broda zaś miał być prawą ręką Suchego i dbał o jego zaplecze ochronne. Masa powinien iść siedzieć, bo był szefem grupy. Mówi mi Broda-Welkapusta w rozmowie telefonicznej w maju 2019 roku. Ale nie miał jaj, bał się, że go odstrzelą. Nie było nigdy żadnego tak zwanego zarządu czy starych, o których tak chętnie zeznawał Masa. Ale ja i on jesteśmy koronnymi, mimo kompletnie nie współgrających ze sobą zeznań na temat hierarchii w grupie Pruszkowskiej. Wyznaje Broda. Początkowo twierdził, że nie zna żadnego ruska. Czyli mnie. Potem jednak, zachęcony, jak sądzę, przez prokuratora Jerzego Mierzewskiego, przypomniał mnie sobie. Śmieje się Kapuściński. Broda, czego do dziś wiele osób nie może mu wybaczyć, swoimi zeznaniami wpakował do więzienia Sławomira Opale, komisarza Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej. Wedle zeznań Kapuścińskiego, Opala miał być jego informatorem. Komisarza oskarżono o udział w grupie przestępczej Pruszków. Ponadto chciano mu przypisać najpoważniejszy zarzut, pośrednictwo w zabójstwie generała Marka Papały. Ten zarzut nie miał szans się utrzymać, broda zresztą skompromitował się podczas zeznań dotyczących tak zwanego nowego wątku zabójstwa Papały. Jednak prokurator Skrzynecki przedstawił opali zarzut o uczestnictwo w grupie. Z tym zarzutem Sławek nie pogodził się do końca. Właśnie z tym, że miał jakoby sprzedawać informacje gangsterom. Mówi po latach od tragicznej śmierci Opali jego adwokat i przyjaciel mecenas Morawiec. Sławomir Opala odebrał sobie życie w nocy z 26 na 27 lipca 2014 roku w domu rodziców. Powiesił się na kablu ładowarki do telefonu, zawieszonym na klamce drzwi balkonowych. Stało się to niedługo po wyjściu z więzienia. Odsiedział dwa i pół roku, nie przyznał się do winy ale poddał się dobrowolnie karze, by uniknąć żmudnego procesu sądowego. To on rozpracowywał zabójstwo w restauracji Gama na Warszawskiej Woli, gdzie zginęło kilku warszawskich gangsterów, wytypował jako zleceniodawcę Jeremiego Barańskiego pseudonim Baranina. Był na miejscu zabójstwa ministra sportu Jacka Dębskiego, następnie konwojował oskarżoną w tej sprawie Halinę G, pseudonim Inka. Był policjantem z krwi i kości, na pracy operacyjnej zęby zjadu. Patyk. Grzegorz Ocieczek jest prokuratorem w stanie spoczynku i zajmuje się m.in. badaniami naukowymi dotyczącymi instytucji świadka koronnego. W swojej karierze prokuratorskiej powołał do życia koronnych, w tym tych najpopularniejszych, Igora L. Pseudonim Patyk, czy Wiesława, czy Pseudonim Kastor. Przesłuchał około 20 świadków koronnych. Patyka ustanowiłem świadkiem koronnym w 2001 roku w związku ze sprawą grupy złodziei samochodowych. Na jakimś etapie rozmawiałem z nim dzień w dzień. Na początku był hardy, nie przyznawał się do niczego i nie zabiegał o status świadka. Zdecydował się, kiedy usłyszał około stu zarzutów. Przełamał się, groziło mu bowiem mniej więcej dziesięć lat od siatki. Takie wyroki dostali jego koledzy. Wspomina Grzegorz Ocieczek. W sprawie kradzionych samochodów Patyk był wyjątkowo wiarygodny, miał iście fotograficzną pamięć. Podawał numery rejestracyjne, czasami niepełne, ale znacznie ułatwiało nam to pracę. Za każdym razem jego informacje o tym, kiedy, gdzie i jaki samochód dana grupa ukradła, były wielotorowo sprawdzane, przeprowadzaliśmy eksperymenty procesowe, badaliśmy szczegółowo akta umorzonych spraw. Proszę jednak pamiętać, że ustanowiłem go świadkiem koronnym nie w sprawie zabójstwa generała Papały, ale Pruszkowskiej Grupy Złodziei Samochodowych działającej na terenie Śląska i całego kraju. Podkreśla, Patyk to dziś zarówno koronny, jak i oskarżony. Zabójstwo generała Marka Papały jest sprawą jedyną w swoim rodzaju. Igor L., pseudonim Patyk, w tak zwanym procesie warszawskim zeznawał przeciw Ryszardowi Boguckiemu oraz Andrzejowi z pseudonim Słowik. Oskarżonym o to zabójstwo, obaj zostali uniewinnieni w lipcu 2013 roku. Z inicjatywy prokuratury łódzkiej, która wszczęła śledztwo, kiedy jeszcze trwał proces warszawski, Toczyła się sprawa przeciw Patykowi jako głównemu oskarżonemu o zabójstwo generała. To absolutny precedens, bo główny świadek w sprawie zabójstwa papały w procesie warszawskim stał się głównym podejrzanym w procesie łódzkim. Pod koniec października 2020 roku Patyk został nieprawomocnie uniewinniony od tego zarzutu. Rafał Pasztelański, dziennikarz od lat piszący o polskich grupach przestępczych, Podaje w wątpliwość wersję, że to Patyk miałby być zabójcą generała Papały. Mam problem ze sprawą zabójstwa Papały i hipotezą o jej przypadkowości. Robert P. Pseudonim Rowerek, który wskazuje Patyka jako zabójcę Papały, a samą śmierć opisuje jako przypadkową, całą sytuację przypomina sobie dopiero po czasie. Nie wierzę, że wcześniej nie opowiadał o tym ze względu na solidarność gangsterską. Druga rzecz, istotna w sprawie warszawskiej prokuratury to nie dające się usunąć wątpliwości. Drugi proces w sprawie zabójstwa Papały zaczął się, kiedy trwał jeszcze proces warszawski, w którym głównymi oskarżonymi byli Słowik i Bogucki. Sąd uznał, że zorganizowano polowanie na Papałę. Zatem przypadkowość, o której mówi Rowerek, do tej argumentacji nie pasuje. Doktor Ocieczek, prokurator od patyka, powołał wielu koronnych. Do najbardziej znanych należy Włodzimierz pseudonim prezes, łom ustanowiony do rozbicia grupy Janusza T. Krakowiaka, działającej na terenie Śląska i Małopolski. Wachlarz działalności tej grupy był szeroki, od zabójstw, narkotyków, wymuszeń poczynając, a na kradzieżach samochodów i handlu bronią kończąc. Koronę otrzymał prezes 4 kwietnia 2001 roku. Dwa lata później oświadczył, że nie będzie w sprawie Krakowiaka składać zeznań. Ocieczek wystąpił do sądu okręgowego o odebranie Włodzimierzowi statusu. Sąd poparł wniosek. W 2005 roku prezes usłyszał wyrok 6 lat pozbawienia wolności. Udowodniono, że kiedy był świadkiem, dopuścił się szeregu przestępstw. Kolejny świadek to Wiesław czy pseudonim Kastor. Ustanowiony także do grupy Krakowiaka. Postać nietuzinkowa krąży o nim wiele barwnych opowieści. Podobno ma sztuczne oko, a mimo to nie narzeka na brak fanek. Wiesio jest oryginalny. Pieniądze starczały mu ledwie na chwilę. Zjadał sześć big Maców na jednym posiedzeniu. A jajecznicę z czterdziestu jajek mówi funkcjonariusz Zośki. Ocieczek pamięta, że i z tym świadkiem początkowo mieli problemy, bo był podejrzany o zabójstwo. Jednak podejrzenia się nie potwierdziły i mógł zostać koronnym. Kastor należał do zorganizowanej grupy przestępczej Krakowiaka. Na ten temat mówił dużo. Zeznawał także w sprawie grupy Marcepana i w sprawie zabójstwa Nikodema Skotarczaka, Nikosia, najsłynniejszego gangstera Trójmiasta. Próbowałam dotrzeć do legendarnego Kastora. Bezskutecznie. Przypadek Rigodonek. Andrzej Lewandowski, pseudonim Rigodonek lub Rygus. Był świadkiem koronnym ustanowionym do tak zwanej grupy Grafa. To grupa przestępcza ulokowana gdzieś pomiędzy Pruszkowem a Wołominem, stanowiąca swoistą zaporę między tymi dwoma gangami. Janusz Giepseudonim Graf, dziś sądzony za zlecenie zabójstwa Piotra Głowali, miał go wyeliminować na życzenie niejakiego Janusza Łazarowicza, nie stanie już oko w oko ze świadkiem koronnym Rygusem, bo on nie żyje. Proces ciągnie się niemiłosiernie długo. G. W 2012 roku wyszedł na leczenie, ponoć miał poważne problemy z kręgosłupem i niedowład nóg. W czasie odsiadki pisał listy do prokuratora, w których zapewniał, że on, człowiek niewinny, w warunkach tej izolacji nauczył się, że podłość ludzka nie zna granic. Konsekwentnie zaprzeczał, jakoby stał na czele jakiejś grupy przestępczej. Kiedy został zwolniony, opuścił kraj i udał się do RPA, choć miał mieć zatrzymany paszport. Jak to możliwe? Rafał Pasztelański tak to wyjaśnia. Graf miał być zatrzymany. Dzwoni sobie spokojnie do sądu i pyta, co dalej z jego sprawą. Dowiaduje się, że planowane jest jego aresztowanie. Więc wyjeżdża do Łazarowicza. Prokuratorzy, szczególnie prokurator Gołębiewski, byli wściekli. Każdy może zadzwonić do sądu i od tak uzyskać informację? Pyta retorycznie Pasztelański. Dziś graf odsiaduje 4 lata za zlecenie porwania Jacka S. Wyrok usłyszał w 2015 roku. Natomiast przed sądem okręgowym w Warszawie trwa proces w sprawie zabójstwa głowali i założonej przez grafa grupy. I tu najważniejszym świadkiem miał być właśnie Andrzej El Pseudonim rigodonek Velrygus. Niestety i jego już wówczas nie świadka koronnego dopadł samobójca w celi, jak tego rodzaju przypadki określają i gangsterzy i policjanci. Powiesił się, leżąc na łóżku, zacisnąwszy wokół szyi pętle z ręcznika. W samobójczą śmierć rigodonka nie wierzy Sprocket. Miał syna, którego bardzo kochał. Gdy go ponownie wsadzili na mokotów, gdzie wówczas siedziałem, słyszałem, jak odgraża się całemu pawilonowi N, który huczał i wyzywał go od najgorszych. Stracił wtedy status, ale mimo wszystko powinno się go osadzić na enkach w monitorowanej celi. A tak się nie stało. Pod celą miał dwóch gości, i oni nie słyszeli, że się wiesza na ręczniku. Tą śmiercią obarczam bezpośrednio ówczesnego naczelnika Enek Mokotowskich. On posługiwał się takimi metodami. Stanowczo twierdzi Sprocket. Wrzucał do celi ludzi, którzy wzajemnie na siebie zeznawali. Na przykład Jarosław Maringe Chińczyk siedział z Darkiem Karym z grupy nowodworskiej. Dla świata przestępczego Rygus był sprzedawczykiem. Wszyscy wiedzieli, że poszedł na współpracę. Dodaje Sprocket. Z okien cel słychać było okrzyki. Walić Rigodonka, walić sprzedawczyka. Do tego churu dołączył sam graf, z którym wówczas siedziałem. Taki nacisk, jaki więźniowie wywierają na innych osadzonych, to tak zwana jazda. Czyli ludzie grypsujący dojeżdżają tych, którzy zdecydowali się na współpracę z prokuraturą. On nie reagował, nie załamywał się, był hardy. Chłopak z jednego kawałka miał sztywny charakter. Podsumowuje sproket. Andrzej L. zaczynał od samochodów jeszcze jako młody chłopak, kradł radia samochodowe, potem przyszły tak zwane wykupki, żądanie korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy, przebijał blachy, wywoził auta za wschodnią granicę, polował na tiry, zatrzymywał je metodą na policjanta. Był gangsterem z krwi i kości, choć wzrostu raczej miernego. Dołączył do grupy Grafa, która funkcjonowała jak dobrze zorganizowane konsorcjum. Sam Graf był fenomenem wśród grup przestępczych działających na jednym terenie, miał bowiem dobre kontakty ze wszystkimi, czyli Ożarowskimi, Wołomińskimi, Mokotowskimi, co zdarza się niewątpliwie rzadko, albo nawet wcale. Był negocjatorem, który łagodził wszelkie konflikty na mieście. Był generałem, my kapitanami, zeznał Rigodonek jako koronny. Był jednym z najważniejszych świadków w procesie Grupy Grafa. Został koronnym, potem status mu odebrano i ponownie trafił do więzienia. Powiesił się 29 września 2009 roku. Rafał Pasztelański tak to komentuje: W jego samobójczą śmierć wierzę. myślę, że został do niej jakoś zmuszony, zaszantażowany. Ktoś mógł mu grozić, że coś się stanie z rodziną, z dzieckiem. A on bardzo kochał syna. Zostawił zresztą list. I moim zdaniem jest on prawdziwy. W pewnym momencie Rygus zaczął kombinować. Jeździł po ludziach i straszył, że coś na temat danego klienta powie, żądał pieniędzy za milczenie. A za chwilę przestał się liczyć, ludzie się od niego odwrócili. Kiedy trafił już jako były koronny do zakładu karnego, prokuratura nie gwarantowała mu żadnych przywilejów. Nie rozumiem jednak jednego, dlaczego trafił do zwykłego pawilonu. Pytam funkcjonariusza służby więziennej o samobójstwo Andrzeja L. Jest to jak najbardziej możliwe. Twierdzi. Wystarczy odpowiednio założyć pętle, najlepiej na ramę górnego łóżka, wtedy następuje zagardlenie. W przypadku Rigodonka mogło też chodzić o zwrócenie na siebie uwagi. Może celem nie było samobójstwo, tylko chciał, żeby go przeniesiono w inne miejsce, do innego pawilonu albo może do szpitala. Takie akty samoagresji, okaleczenia często się zdarzają. Miron, Mirosław K., pseudonim Miron, to jeden z tych świadków koronnych, którzy życiu przestępczym, mimo nadania im statusu, zapomnieć nie mogli. Sędzia Barbara Piwnik nie zostawiła na nim suchej nitki. Pasztelański mówi krótko bandyta z krwi i kości. Już mając status, jeździł po Polsce i ściągał haracze wraz ze swoim kompanem Toudim, Małym świadkiem koronnym. Miron jest pierwszym świadkiem koronnym, do którego strzelała policja podczas próby jego zatrzymania tuż po dokonaniu przez niego kolejnego przestępstwa. Dziś wielu byłych przestępców wskazuje na Mirona jako tego, który bezwzględnie pomawia. Nawet tych, którzy siedzieli w więzieniu, choć według Mirona handlowali w tym czasie dużymi ilościami narkotyków. O Mirosławie K znów zrobiło się głośno latem 2020 roku, kiedy to po raz kolejny, wciąż będąc świadkiem koronnym, dokonał kradzieży bankomatu. Przywiązał go na lince do samochodu i wyrwał. Z Mironem dobrze się zna Artur P., Żyd. W latach 90. razem okradali między innymi handlarzy ze stadionu dziesięciolecia. Nie ma chyba koronnego, który by nie popełnił przestępstwa, będąc już w programie. Nawet wielki masa to zaliczył. Może nie to, że tego chcemy, że dążymy do tych przestępstw. Nieraz z głupoty tak się dzieje. Tak jak było ze mną w Szczecinie. Wracając z dyskoteki, kopnąłem w szybę sklepu i wszedłem po paczkę papierosów. Nie chciało mi się czekać do rana, aż otworzą. To już zostało zakwalifikowane jako przestępstwo i miałem zarzut. A co do Mirona, to przestępca był z niego niezły. Umiał kręcić. Był to fragment bardzo dobrej książki Gabrieli Jatkowskiej skruszony gangster, czyli jak się zostaje świadkiem koronnym. Mamy nadzieję, że podobał się jak nam. Dajcie znać, co sądzicie. Wspieraj nasz kanał i kliknij, co trzeba. Do jutra.